Dzień dobry. Piękny dzień dzisiaj. Jedziemy właśnie na strojenie z jednym z naszych samochodów. No i zobaczymy, ile z tego mocy wyjdzie. Oj tak, dużo alkoholu. Słuchajcie, to jest wynik tego samochodu, czyli mamy 454 konie mechaniczne, jakieś 533 Nm. Takim samochodem jeżdżę w obecnych zawodach. Słuchajcie, samochód prawie gotowy, więc niedługo zaczynamy. Zobaczcie, to tak to wygląda, tylko i wyłącznie na paliwie uzyskaliśmy więcej, jakieś 20 koni i jakieś 40 Nm. Bartku, czy to jest dobry wynik? Nie, to jest bardzo dobry wynik. Myślałem, że będzie nawet trochę mniejsza różnica w wolnostącym aucie, ale dzięki lepszemu paliwu pozwoliło, auto przyjmuje lepszy, większy zapłon i dzięki temu mamy przede wszystkim więcej momentu obrotowego. Żeby jeszcze lepiej wykorzystać to paliwo, trzeba by trochę przebudować silnik, bardziej go doprężyć. I mógł być jeszcze mocniejszy na takim paliwie. Czyli co? Doprężamy i na ile celujemy? Nie wiem. Myślę, że jeszcze znalazłoby się tutaj z 20 koni. Z 20 koni, jeżeli doprężymy silnik. Słuchajcie, to będziemy to robić. Grzesiu, zadowolony z wyniku? Tak, zadowolony z wyniku. Tak, a co jeszcze możemy zrobić? Obiecywałeś mi kiedyś 1000 koni. Mamy na razie niecałe 500. Ale to nie wolno sącym. A ja ci to cały czas pamiętam. Mamy zamówić jakieś komponenty do tego silnika. Czekam cały czas z listą gotową. Słuchajcie, kochani, nagrałam. Grzenio mi obiecał 1000 koni, więc będziemy nad tym pracować. Mario, zadowolony jesteś z wyniku? Ja jestem bardzo zadowolony. Tunerzy, stroiciele też są zadowoleni, silnik jest bardzo zadowolony, jest mu chłodniej, ma dużo alkoholu, co jest zrozumiałe, że jak jest dużo alkoholu, to jest fajnie i nie tylko w silniku, ale w życiu. Natomiast jest ok, przyrost mocy i momentu i koni mechanicznych jest bardzo, bardzo fajny, także wolnosący silnik, powinno być wszystko. A kiedy będzie więcej? Jak założymy wielki kompresor i znowu będziemy musieli go wystroić i znowu będziemy dużo koni. Czekam na Vortecha, Vortech Supercharger i 1000 koni, które Grzenio mi obiecał. Grzenio już jest zbudował, tylko nie możesz ich dać, bo będziesz za dużo opon zabijał. Dobra, dzięki. Jak on się wkręca, po prostu ten dźwięk jest piękny. No i teraz czas najwyższy przetestować go na to.